Występuje chór Kanon z zespołu szkół w Łomazach. Bardzo serdecznie zapraszam chór Kanon na scenę. Przygotował chór pan Grzegorz Kulicki, który również będzie akompaniował chórowi. Usłyszą państwo za chwilę utwór Ojczyzno Miła i O mój rozmarynie. Serdecznie zapraszam na scenę zespół Nadburzańskie Słowiki ze Sławatycz. Zespół do występu przygotowała pani Elżbieta Gruszkowska. Nadburzańskie Słowiki. Nadburzańskie Słowiki wykonają dwa utwory. Niepodległa, niepokorna oraz tango na orkiestrę i jeszcze jeden głos. Grupa działa od 2009 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sławatyczach. Bierze czynny udział w imprezach gminnych, powiatowych i regionalnych. Prezentuje różnorodny repertuar. W roku 2010 na Festiwalu Pieśni Maryjnych w Leśnej Podlaskiej zdobyli trzecią nagrodę w kategoriach grup wokalnych. Zdobywcy Nagrody Publiczności czwartej edycji Bialskiego Talentu w roku 2012. Na Powiatowym Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Tucznej w roku 2012 zdobyli drugą nagrodę, natomiast w roku 2013 zajęli pierwsze miejsce w kategorii Młodzież Gimnazjalna i Średnia. Więc słyszałam jak skruszony obywatel, przedstawiciela władzy.
bo tak zgrabnie romantyczną garczę dał. Trochę niezorientowany, bo w tym kraju tak kochanym dawno nie był już widziany. Może Norwid, bo coś podłużę za gdzieś nad belek spada i krowy przecieka. Ale skąd by wiedział, że na jego słowa ktoś tu jeszcze może czekać? Teraz młodzi nie Norwidy, filozofią kryli, więc czy ten głos, ten głos, ten głos, ten głos? Było ciemno, sama nie wiem jak do domu wprost poszłam do siebie. Było ciemno, a ja czułam się jak nie wiem, a dlaczego nie wiem, nie wiem. Wariowałam, lecz jak dziecko powtarzałam ten głos, ten głos, ten głos, ten głos.
Dziękujemy bardzo. To był zespół Nadbużańskie Słowiki. Na scenę zespół wokalny zespołu placówek oświatowych Gimnazjum nr 1 w Piszczacu. Zapraszam serdecznie. Tak jest, brawa się przydadzą, proszę Państwa. Zakonor Polski zawsze.
byłaby tak potężna, jak ogień woda ziemia i ja. Uniosłabym na swych rękach odpowiedzialność za własny kraj. Dałaby mi wiarę w lepsze jutro, promienie słońca i księżyca. Zjadła mój płuto, grzała jak pudro i czy zabiłaby w końcu mój strach. Ona by płaszcze miłości jak matka, by dała otuchy i oka. Sama nie wiem, czy byłabym twarda, patrzeć mi w oczy i nie mówić nic. Czy jesteś w stanie odnaleźć sobie tę siłę, którą one nosiły z tobie na usta? Czy jesteś w stanie pomyśleć chociaż przez chwilę, o czym one myślały na dnia? Czy jesteś w stanie odnaleźć sobie tę siłę, którą one nosiły z tobie na usta? Czy jesteś w stanie pomyśleć chociaż przez chwilę, o czym one myślały na dnia? Czy miała być jedną z nich, czy bym umiała ją wstąpić? Czy potrafiłabym pochodzić na szyb, który by płynął prosto z mego serca? Nie znam siebie na tyle, by wiedzieć, czy zachowałabym. Zespół tworzą cztery dziewczynki z klasy trzeciej gimnazjum. Od najmłodszych lat uświetniały swoim śpiewem uroczystości państwowe i okolicznościowe w szkole i w środowisku lokalnym. Zespół do występu przygotowała pani Zofia Lipka. Dziewczęta wykonają utwory Dziewczyna z granatem oraz Ojczyzna. Oh,
Zespół przygotowała pani Zofia Lipka, a teraz, szanowni państwo, będzie grupa wokalno-instrumentalna z zespołu szkół imienia Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim. Kocham cię, Polsko, za twą przeszłość sławną, którą przyniosły miecze twe waleczne. Za chrobre dzieje, co minęły dawno, lecz będą w pieśni aż po czasy wieczne. Kocham cię, Polsko, za wiek sztuki złoty, światło kuźnicy i znicz oświecenia, za miasto stare przepysznej urody, co kryją skarby, których czas nie zmienia. Kocham cię, Polsko, za niewoli klęskę, którą dźwignęłaś z jasnym, dumnym czołem. Za twoją wolność lud szedł w boje z męstwem i niósł pod niebem swoje kosy gołe. Kocham cię, Polsko, za dwie wielkie wojny, honor walczących i trud wyzwolenia.
czas pracy spokojnej, za kwiaty, które kwitną na kamieniach. Kocham Cię, Polsko, za doliny, góry, bóle, kominy, miasta Twe wysokie, jasne obłoki i przelotne chmury, co czasem wchodzą w szyby naszych okien. Kocham Cię, Polsko, za przyszłość Twą jasną, drogę szczęśliwą, aż przez pokolenia, za zdrową młodzież, coś Ci ziemię własną, za to, co trwałe i to, co się zmienia. Zespołu placówek oświatowych imienia Tadeusza Kościuszki w Chotyłowie. Do występu chór przygotował pan Mariusz Polak. Chór wykona dwa utwory, Warszawianka oraz Marsz, Marsz Polonia. Chór z zespołu placówek oświatowych w Chotyłowie w poprzednich latach edycji tego festiwalu dwukrotnie zajął pierwsze miejsce. Zapraszamy na scenę. Thank you.
wyróżnienie uzyskał chór zespołu placówek oświatowych w Chotyłowie. Zapraszamy kogoś. O, dobrze, jest przedstawiciel. Brawo. Również wyróżnienie w grupie trzeciej młodzież uzyskał zespół wokalny z gimnazjum w Piszczacu. Bardzo piękny repertuar. Gratuluję wam, dziewczyny, i gratuluję panu instruktorowi. Trzecie miejsce w tej grupie przyznaliśmy grupie wokalno-instrumentalnej z zespołu szkół w Janowie Podlaskim. Drugie miejsce zajęły nadburzańskie Słowiki ze Sławatycz. Gratulujemy, pięknie, pięknie. Pierwsze miejsce w tej kategorii zajął chór Kanon z Łomas. To jest, kochani, poziom, no taki powiedziałbym na pewno krajowy, a może i światowy. To już są kształtowane głosy. To oni mogą naprawdę śpiewać w filharmonii i w operze. Gratulujemy. Pozwólcie państwo, że wtrącę. Ostatnie dni listopada, czwartek, piątek, sobota, nasza szkoła organizuje warsztaty wokalne właśnie dla takich młodych ludzi jak wy z gimnazjów, z liceów. Zapraszam serdecznie, dzwońcie do nas do szkoły, zgłaszajcie się. Warsztaty będzie prowadził wybitny polski tenor, pan Tomasz Zagórski, który jest solistą w wielu operach Europy Zachodniej. Zapraszam serdecznie.